Rozmowa dnia. Pierwsze pytania w sygnałach dnia do pana Jarosława Sylina, wiceministra kultury. Dzień dobry panu. Dzień dobry, witam. Zaczynamy od tematu, który dominuje polską politykę, czyli referendum. Sejm zdecydował, że odbędzie się 15 października razem z wyborami parlamentarnymi. Opozycja krytykuje, nawołuje, żeby nie brać udziału w referendum. Co pan na to? No, można w związku z tym opozycję, która sama siebie nazywa demokratyczną, nazwać antydemokratyczną, bo przecież referenda, pytanie społeczeństwa, narodu o istotne kwestie dla naszego wspólnego życia publicznego, to jest sól demokracji. Nie tylko wybory parlamentarne, prezydenckie czy samorządowe, ale właśnie referenda. Mamy referenda w naszym ustawodawstwie dobrze opisane już od zgoła 20 lat, rzadko wykorzystywane, a jesteśmy przed poważnymi wyzwaniami politycznymi, można powiedzieć, i w związku z tym warto narodu o kilka istotnych kwestii, o których Polacy dyskutują, którymi się interesują, po prostu zapytać. Więc opozycja zmieniająca się demokratyczną jawi się jako antydemokratyczna, bo nawoływanie do bojkotu referendum jest działaniem antydemokratycznym. Ja tylko przypomnę, że referendum, pytania referendalne, jest ich cztery, dotyczą przymusowej relokacji uchodźców, migrantów, wieku emerytalnego, dokładnie jego podnoszenia, bariery na granicy z Białorusią oraz prywatyzacji firm państwowych. Słucham, niedawno Donalda Tuska mówił, że on unieważnia to referendum. Ma się uśmiecha? No bo dobrą odpowiedź dał mu premier Morawiecki, że unieważniać to on sobie może jakieś referendum w Niemczech, jeśli jego przyjaciele polityczni mu na to pozwolą. O tym, czy jest referendum, czy nie ma referendum, właściwe organy państwa decydują, czyli Sejm Rzeczypospolitej w tym przypadku. I Sejm taką decyzję podjął, w związku z tym to referendum się odbędzie. Nie wiem, na czym miałoby polegać unieważnienie tego referendum przez Donalda Tuska. Drodzy państwo, tylko dodam ostatnie badania. To jest badanie dla Onetu. Połowa Polaków, dokładnie ponad 48%, zadeklarowało, że chce wziąć udział w referendum. To jest więcej niż wynosi procentowo poparcie dla pana partii, dla PiSu. Bo powtarzam, pytania, które chcemy zadać Polakom, te, które pan wymienił przed chwilą w skrócie, są istotne. Polacy o nich dyskutują, my o tym wiemy, bo my z Polakami potrafimy rozmawiać, robimy spotkania z nimi w różnych formułach i mamy żywy kontakt z Polakami, więc wiemy, że te problemy związane i z bezpieczeństwem socjalnym i z takim bezpieczeństwem twardym, czyli bezpieczeństwem granic, bezpieczeństwem naszego życia wewnętrznego, to jest pytanie związane właśnie z nielegalnymi imigrantami, to są tematy, o których Polacy dyskutują. W związku z tym nie dziwi mnie, że ludzie deklarują, że chcą wziąć udział w tym referendum i mam nadzieję, że tak będzie, że frekwencja w ogóle w wyborach będzie wysoka, ale też jeśli chodzi o frekwencję udziału w tym referendum, że ona też będzie wysoka. Inna uchwała, którą przyjął w ubiegłym tygodniu Sejm, to uchwała o zwalczaniu obcych nacisków, obcych wpływów na proces wyborczy w Polsce. Są takie wpływy? Oczywiście, że są i to nasilają się szczególnie właśnie w takim czasie przedwyborczym, ale przecież te obce wpływy dostrzegamy przez całe 8 lat naszych rządów. Te wszystkie rezolucje w Parlamencie Europejskim, te wszystkie agresywne i niepotrzebne i nieuczciwe i niesprawiedliwe kroki, które podejmuje Komisja Europejska, czyli biurokracja, można powiedzieć, brukselska, przeciwko Polsce, żeby pomóc ich przyjaciołom politycznym z kręgów lewicowo-liberalnych, bo niestety w tych elitach europejskich na poziomie biurokracji brukselskiej właśnie takie środowiska polityczne dominują, a więc pomóc Platformie Obywatelskiej czy Lewicy widać i to w ostatnich 8 latach było widać nieustannie różnymi działaniami, krokami nieuprawnionymi, niesprawiedliwymi wobec Polski. Teraz to się oczywiście nasila, wypowiedzi właśnie lidera największej międzynarodówki, można powiedzieć, partyjnej w Unii Europejskiej, czyli Manfreda Webera, czy ten list Reindersa, który wczoraj opublikowano, czy ujawniono, kwestionujące prawomocność funkcjonowania i Izby Spraw Publicznych i Nadzwyczajnych Sądu Najwyższego, czyli kwestionujący organ państwa polskiego, który ma zatwierdzać prawidłowość wyborów.
No i oczywiście marzenia o wpływie na polski proces wyborczy ze wschodu, one też są widoczne, bo z punktu widzenia Rosji czy Białorusi, obu dyktatorskich państw, władza Donalda Tuska byłaby dla nich korzystniejsza. Oni o tym wiedzą, bo mieli to zweryfikowane również w czasach rządów Donalda Tuska, o czym świetnie też opowiada serial Reset Telewizji Publicznej. I w związku z tym takie próby ingerencji w proces wyborczy w Polsce widać i one będą kontynuowane na pewno aż do 15 października. Różnymi też prowokacjami możliwymi. Czyli Rosja też będzie próbować destabilizować sytuację w Polsce po to, żeby wpłynąć na wynik wyborczy w Polsce, tak? Myślę, że jest tym zainteresowana, żeby rządziła na przykład ekipa, która się zawsze oglądała na Niemcy. A wyobraźmy sobie, co by było, gdyby w lutym 2022 roku taka ekipa rządziła. Oglądałaby się na Niemcy. Nie pomogłaby natychmiast Ukrainie, nie wysłałaby tych 300 czołgów, co myśmy zrobili natychmiast, wiedząc, że to jest dobre dla bezpieczeństwa Polski, że Ukraina, jeśli się obroni, to my też będziemy bezpieczniejsi, a jeśli upadnie, to będziemy zagrożeni na wręcz frontowo. Więc ta ekipa zachowywała się by się z pewnością inaczej, a Niemcy wiadomo, jak się zachowywali w pierwszych tygodniach tej pełnoskalowej inwazji rosyjskiej na Ukrainę, czekali na upadek Ukrainy. Jarosław Sachajko tydzień temu w tym studiu mówił coś takiego, że gdyby opozycja doszła do władzy, to zmniejszyłoby się poparcie Polski w materiałowe, humanitarne dla Ukrainy. Tak? To prawda? To naprawdę by tak było? Myślę, że tak jak widzimy, że dużą gorliwość pomocy Ukrainie militarnej, pomocy Ukrainie czyni Polska, kraje bałtyckie, kraje naszego regionu, kraje skandynawskie, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone, a inne kraje, na przykład zachodniej Europy typu Niemcy, Francja, i niektóre kraje południa Europy robią to mniej gorliwie, to Polska by się przyłączyła do tego drugiego obozu. Drodzy Państwo, o to zapytam przedstawiciela opozycji prominentnego, pana Tomasza Siemoniaka, za godzinę, ale wracamy do rozmowy z panem Jarosławem Sellinem. W miniony weekend, już wiem od minionego weekendu, jaka będzie wysokość 14 emerytury, poinformował o tym premier Jarosław Kaczyński, 2200 zł 14. Opozycja mówi, że to jest wyborcza zagrywka. Nie, my jesteśmy konsekwentni w realizowaniu polityki solidaryzmu społecznego. Kiedy mieliśmy do czynienia z niestety też wywołanej wojną, inflacją i mamy z nią nadal do czynienia, aczkolwiek na szczęście ona słabnie, uznaliśmy, że poza tym systemowym wprowadzeniem 13 i 14 emerytury, bo to jest systemowe rozwiązanie, które wprowadziliśmy, trzeba też w sytuacji, kiedy ta inflacja dotknęła mimo wszystko najsłabszych, a więc na przykład tych, którzy pobierają najniższe emerytury, wesprzeć właśnie tą 14 wyższą niż zakładaliśmy. I stąd ta decyzja i to jest bardzo konsekwentne realizowanie polityki solidaryzmu społecznego, który charakteryzuje naszą władzę. 2200 zł, przypominam, 14 emerytura jeszcze w tym roku. Dobrze, panie ministrze, a jakie kolejne propozycje programowe należy spodziewać się ze strony PiS-u? Była mowa już 800 zł, była mowa o bezpłatnych autostradach, 2200 zł 14 emerytury, bezpłatne leki dla młodzieży i oraz dla seniorów 65+. Co jeszcze sztandarowego? My jesteśmy zdolni do podejmowania decyzji w każdym momencie o charakterze programowym, choćby ta 14 emerytura, o której pan wspomniał, ale myślę, że pewien pakiet propozycji programowych związanych z perspektywą dalszego rządzenia na kolejne 4 lata będzie przedstawiony przez nasze środowisko polityczne we wrześniu. Nie wiem dokładnie kiedy, ale we wrześniu. Dzisiaj pan nie zdradzi. Nie, oczywiście, że nie. Drodzy i kochani... Kampania ma swoją dynamikę i pewną dramaturgię, którą trzeba też, panie redaktorze, w pewnym sensie reżyserować. Jest strasznie brutalna, a będzie jeszcze chyba brutalniejsza. Właśnie o tym będziemy za chwilę dalej rozmawiać. Drodzy państwo, jest godzina 7:24. Ktoś się spieszy do pracy, na przełącza na internet i słucha dalej rozmowę z panem Jarosławem Sellinem, wiceministrem kultury. Przechodzimy na stronę Jedynki oraz do naszych mediów społecznościowych. No właśnie, jaka to będzie kampania? Brutalna strasznie. Ona już jest brutalna strasznie, a wynika to z tego, że czołowym naszym oponentem, człowiekiem, który najsilniej aspiruje do przejęcia władzy, odebrania nam władzy, jest Donald Tusk. A Donald Tusk od 18 lat, od 2005 roku, jest bardzo konsekwentny w takim infekowaniu polskiej polityki emocjami, negatywnymi emocjami, przemysłem pogardy, czy wręcz nienawiścią, do środowiska politycznego, z którym wtedy, w 2005 roku, po prostu przegrał wybory.
wybory parlamentarne i przegrał wybory swoje osobiste, prezydenckie. Był pewien, że zdobędzie tę prezydenturę, a przegrał z Lechem Kaczyńskim. I wtedy się zaczęło i jest to kontynuowane. On tutaj metody ani wyobrażenia o tym, czy można prowadzić inną politykę, nie zmienił, wręcz można powiedzieć, eskaluje te emocje. Panie ministrze, co jeśli żadna z partii nie zdobędzie większości umożliwiającej utworzenie rządu? Ja w spekulacje nie chcę wchodzić, bo to oczywiście jest problem powyborczy, ale my będziemy ciężko pracować, jeszcze mamy niecałe 2 miesiące na to, żeby Polacy nam ponownie zaufali, żeby Zjednoczona Prawica wygrała samodzielnie i mogła stanowić rząd. Myślę, że będziemy przekonywać Polaków do tego przez ten już niedługi czas, że to jest przede wszystkim ważne dla ich poczucia bezpieczeństwa, wielowymiarowego poczucia bezpieczeństwa, bezpieczeństwa socjalnego, bo alternatywna władza wobec nas będzie zagrożeniem dla ich bezpieczeństwa socjalnego i takiego bezpieczeństwa wprost, bezpieczeństwa można powiedzieć politycznego, zewnętrznego, militarnego. W sytuacji, kiedy mamy wojnę za naszą wschodnią granicą i w sytuacji, kiedy kraje Zachodu też w stosunku do tej wojny popełniają istotne błędy. Jakie błędy? No na przykład niezbyt szybka i kroplówką, można powiedzieć, dozowana pomoc militarna dla Ukrainy, która miałaby szansę tę wojnę po prostu wygrać w sposób spektakularny, gdyby dostarczano jej broń szybciej i nie na raty. No tak, to prawda, zgadzam się z panem ministrem. Ale pytanie jeszcze takie. Załóżmy, że Prawo i Sprawiedliwość wygrywa wybory. Boję się pan potem zamieszania pod tytułem ta Izba Kontroli Publicznej i tak dalej, która ma zatwierdzić, jest nieważna, że coś tam, że będzie rozpocznie się straszny bałagan, wszyscy będą krzyczeć wtedy bardzo mocno. Może będą krzyczeć, może się nawet do tego przygotowują tego typu zapowiedziami i ruchami również przyjaciół właśnie zewnętrznych, żeby zakwestionować prawomocność polskich wyborów, ale myślę, że jesteśmy w stanie obronić po prostu wolę polityczną Polaków i udowodnić, że ona taka jest, więc ja byłbym o to spokojny. Jednak najważniejsze decyzje są podejmowane, póki my rządzimy w Warszawie, a nie w Brukseli czy w Berlinie. Mocne sformułowanie pana wiceministra. Drodzy państwo, dochodzi 7:30. Naszym gościem był Jarosław Sellin, wiceminister kultury. Dziękuję, dobrego dnia. Dziękuję, miłego dnia życzę. Była to rozmowa dnia. Udostępni ją portal informacyjny polskieradio.pl.